Drodzy Państwo, wyglądamy już tegorocznego czasu Adwentu. Dzisiaj niedziela, ostatnia niedziela roku liturgicznego, uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Gościem Radia Rodzina jest pan Maciej Piech, który jest twórcą i pomysłodawcą zdrapki adwentowej. Zdrapka adwentowa to niezwykły kalendarz adwentowy, który pomaga nam lepiej przeżyć właśnie czas duchowego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Panie Macieju, bardzo się cieszę, że udało nam się nawiązać telefoniczne połączenie. I to pierwsze pytanie, które chciałbym postawić. Jak zrodził się pomysł stworzenia zdrapki adwentowej? Szczęść Boże, księże, witam wszystkich radiosłuchaczy. Pomysł już był w naszych głowach od dawna, właściwie 3 lata temu. Wydaliśmy pierwszą edycję, ale wcześniej już wiedzieliśmy, że chcemy czegoś więcej od adwentu, że ten czas nam trochę umyka, że kochamy święta, uwielbiamy ten czas spotkań rodzinnych, przebywania ze sobą w domu, celebrowania w ogóle religijnych świąt, w tym przypadku Bożego Narodzenia, uwielbiamy ten klimat, ale trochę mieliśmy wrażenie, że świat nam przez taką kulturę Christmas zabiera tego ducha Bożego Narodzenia i nam tego brakowało. Sami wpadliśmy w taki kicz Christmas, gdzie tylko choinka, pierniki, kakao ciepłe, wieczorem grzaniec, to są takie rzeczy, które muszą być święta, a nie żywy Bóg, który przychodzi do naszego serca. I nas to denerwowało i chcieliśmy się z tego nawrócić. I pomyśleliśmy, co możemy zrobić, będąc rodziną z wtedy jeszcze małą jedną córką, żeby trochę bardziej wprowadzić siebie w klimat przygotowania do Bożego Narodzenia, w klimat Adwentu. Ale Adwentu właśnie tak bardzo, bardzo katolicko pojętego, czyli przygotowania na przyjście Chrystusa do mojego serca. Co możemy zrobić? Oczywiście nie zapominając też o całej tej otoczce, bo ważne, żeby przygotować nasz dom na to, że będą święta, czyli w tych zadaniach, które później wymyślaliśmy, bo tak chcieliśmy właśnie, żeby to było, żeby każdego dnia wykonać jakąś jedną rzecz, która będzie przypominała nam, że jest Adwent, że zbliżamy się do świąt, możemy rozważyć jedną jakąś tajemnicę, z naszą córką coś jej wytłumaczyć albo po prostu ze sobą. I tak właśnie to się zrodziło, że każdego dnia jest jedno zadanie, które później ukryliśmy pod zdrapką, bo wiadomo, że nie tylko dzieci, ale dorośli też lubią drapać, lubią zdrapywać różne rzeczy. To jest też trochę takie tajemnicze, nie wiadomo, co będzie kolejnego dnia. I skupiamy się na tym, co jest dzisiaj. Nieważne, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, robimy to po prostu teraz. A co będzie jutro, to jest ukryte, nawet o tym nie musimy myśleć, no bo to nas czeka dopiero jutro. I tak właśnie zrodził się pomysł tego, żeby przygotować nasze serce i nasze domy na przyjście Chrystusa, na to, żeby każdego dnia chociaż trochę się nawrócić i być gotowym na to, że jak siadamy do wigilijnego stołu i przebywamy też Boże Narodzenie z naszymi bliskimi, patrząc im w oczy, żebyśmy byli pewni, że zrobiliśmy chociaż coś, żeby przygotować się na ten dzień, że jesteśmy gotowi na to spotkanie, że serce jest czyste, pojednane z Panem, pojednane z braćmi, naszą rodziną i jesteśmy gotowi na to, żeby świętować. Rozumiem zatem, że główną ideą zdrapki jest właśnie pomoc w tym, żeby każdy z nas jak najlepiej od tej strony wewnętrznej przygotował się do świąt Bożego Narodzenia. Jesteśmy bardzo zabiegani w codziennym życiu przed świętami. To zabieganie staje się jeszcze większe. A więc ten główny cel, chcemy, żeby on był tutaj też podkreślony na antenie naszego radia, to pomoc w takim dobrym, duchowym przygotowaniu do świąt Narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa, prawda? Tak, dokładnie tak. Pomoc w tym, żeby duchowo przygotować się na Boże Narodzenie, na to, że Chrystus się objawia, że każdego dnia chce przyjść, a szczególnie właśnie w te święta, kiedy nawet kalendarzowo po prostu tu jest czas na to, by się z Nim spotkać. A On każdego dnia chce się z nami spotykać, chce, żebyśmy byli blisko Niego. Więc zdrapka ma pomóc właśnie przygotować się duchowo, zbliżyć do Boga. Panie Macieju, to kolejna edycja zdrapki adwentowej i wiem, że w każdym roku chcecie skupić się na nowych treściach. Tegoroczna zdrapka nawiązuje do nowego programu duszpasterskiego na rok liturgiczny 2022-2023. Wierzę w Kościół Chrystusowy, a więc nawiązanie do tego motywu przewodniego na ten rok liturgiczny również będzie obecne w tej zdrapce, którą proponujecie. Tak jest, proszę księdza, to jest trochę taki Boży przypadek, bo my zamysł tej zdrapki wymyśliliśmy już dużo wcześniej, już byliśmy gotowi, wiedzieliśmy, że po jednej stronie będzie stajenka betlejemska, po drugiej stronie będzie kościół, a dopiero później dowiedzieliśmy się, że hasło właśnie tego roku duszpasterskiego na rok 2022-2023, roku liturgicznego, jest wierze w Kościół Chrystusowy. I nam się to tak po prostu połączyło. I mówię, Panie Boże, jak Ty nas prowadzisz w tym,
Więc mówimy, dajemy po prostu to hasło na zdrabkę i jeszcze bardziej podkreślamy, że właśnie jesteśmy w kościele i o tym kościele chcemy mówić, o kościele Chrystusowym. Dlatego właśnie po jednej stronie zdrabki jest przepiękna stajenka z różnymi postaciami, takimi, które znajdują się w szopce betlejemskiej. I przybliżamy też samą historię i ideę tworzenia szopek betlejemskich. Będziemy do tego zachęcać bardzo w tym adwencie. A po drugiej stronie jest właśnie ten kościół, gdzie umieściliśmy przeróżne osoby, od tych, które kojarzą się tak oczywiście z kościołem, jako instytucją, czyli jest ksiądz, jest siostra zakonna, ale jest też strażak, jest starsza pani, jest ktoś niepełnosprawny, rodzice z dzieckiem, ktoś ubogi, więc myślę, że każdy mógłby odnaleźć się, taki był zamysł, żeby każdy mógł się odnaleźć pod którąś z tych postaci. No właśnie, chcę nawiązać do tego, że umieściliście takie, a nie inne elementy na tegorocznej zdrabce. Ktoś powie przypadek? Nie sądzę. Myślę, że ta zdrabka jest też zamysłem Pana Boga, bo Pan Bóg właśnie prowadzi Was tak. A więc ten główny motyw tegorocznej zdrabki to szopka betlejemska. Te postacie, które są przy żłóbku, my może nie zawsze umiemy je nazwać, jeżeli chodzi o te wszystkie postacie. I z drugiej strony Kościół. Wiemy, jaki jest główny motyw tegorocznej zdrabki, ale chciałbym też zapytać, kto jest patronem tegorocznej zdrabki adwentowej 2022 i dlaczego akurat takie postacie? Już od samego początku, od pierwszej edycji chcieliśmy zachęcać do tego, by poznawać świętych, by się inspirować różnymi osobami, które żyły na ziemi i dziś wierzymy, że są w niebie, tak Kościół stwierdza, ale nie tylko takimi oczywistymi, jakie znamy, ale też, żeby wyszukiwać coraz to nowe postacie i je poznawać i z nimi przeżywać adwent. W tym roku wybraliśmy cztery postacie, które nam wiązały się właśnie z instytucją Kościoła, z Kościołem jako budynkiem, czyli jest patron kapłanów, święty Jan Maria Vianney, jest patronka organistów, święta Cecylia z Rzymu, patron ministrantów, święty Dominik Savio i patron kościelnych, święty Gwidon. I te cztery postacie patronują temu adwentowi, przybliżamy ich życiorys, inspirujemy tym, co zrobiły, tym, co za życia osiągnęły, jak starały się być blisko Boga, jak osiągnęły świętość już tutaj na ziemi. Panie Macieju, wszystko pięknie to brzmi, to jest bardzo zachęcające, ale ktoś słuchając naszej rozmowy może sobie zadać pytanie, dla kogo adresowana czy przeznaczona jest zdrabka adwentowa? Może właśnie taki adwentowy kalendarz kojarzymy tylko z taką dziecięcą zabawą, ale nic bardziej mylnego, bo właśnie to grono adresatów zdrabki adwentowej jest znacznie szersze i ono nie ogranicza się tylko do małych dzieci. Dokładnie tak, dokładnie tak. Te wszystkie zadania, które są ukryte pod zdrabką, były wymyślane z myślą o dorosłych, o młodzieży, o dorosłych, o seniorach, więc ona jest dla każdego, jeśli chodzi o dzieci, bo bardzo często właśnie ktoś zamawia z myślą o tym, by podarować dziecku, to odpowiadamy tak, że dla dzieci oczywiście też, ale w rodzinie, żeby był rodzic, był ktoś dojrzały duchowo, kto wyjaśni, gdy coś będzie niezrozumiałe, dlaczego na przykład takie zadanie ma przybliżyć mnie, przygotować do Bożego Narodzenia, dlaczego akurat to robimy, dlaczego takie treści. Ma być zdrabka u dzieci, ma być wyjściem do tego, by rozmawiać w rodzinie o rzeczach duchowych, o religii, o problemach, o trudnych też prawdach wiary. My sami z moją żoną dziś i w zeszłym roku, kiedy nasza córka już mówi, już zadaje pytania, trudzimy się, żeby prostymi słowami wytłumaczyć trudne prawdy wiary, czyli o co chodzi z objawieniem, o co chodzi z przebaczeniem, o co chodzi ze spowiedzią, dlaczego to wszystko nas przygotowuje do Bożego Narodzenia. I prostymi słowami, bo trzylatka no tylko takie może pojąć, ale właśnie dlatego, że ona jest, nasza córka, i każdego dnia rano mówi, chodźcie, zdrapiemy zadanie, my mobilizujemy się do tego, by przeżywać, przygotowywać nasze serca i je wykonywać. Też myśleliśmy o tym, żeby to nie były takie bardzo trudne, teologiczne, wymagające zadania, by każda rodzina mogła podjąć to wyzwanie. Wiadomo, że jak jest jakaś treść zadania, to każdy może je zinterpretować po swojemu, ale chodzi też, żeby ten, zrobić ten plan minimum, czyli wykonać to zadanie w takim podstawowym sposobie, że po prostu, bo mamy niewiele czasu, wiadomo jak jest w rodzinie, jak są małe dzieci, dużo obowiązków, jeszcze czasami są choroby, to czasami trudno jest podjąć coś więcej. To tutaj jest coś więcej, ale nie aż tak dużo.
może w tym miejscu chociaż troszkę uchylimy rąbka tajemnicy, chciałbym zapytać, jakie zadania są pod zdrapką, czego one dotyczą? Może nie trzeba tutaj przywoływać wszystkich zadań, które się pojawią, ale właśnie, czy one dotyczą tylko tej sfery życia duchowego, czy też chodzi o nasze relacje względem drugiego człowieka? Jakich zadań możemy się spodziewać w tegorocznej zdrapce adwentowej? Od takich, które przygotowują nasz dom i przestrzeń wokół nas do Bożego Narodzenia, czyli to, żeby pojawiły się symbole Adwentu, symbole Bożego Narodzenia w naszym domu, takie jak na przykład lampion adwentowy czy szopka betlejemska, przez relacje z naszymi najbliższymi wokół nas, czyli przebaczenie, żeby pomyśleć, zatrzymać się, pomyśleć, kogo mogę przeprosić, kogo powinienem przeprosić, z kim się powinienem pojednać, może komu powinienem pomóc, kto jest samotny, które relacje wymagają jakiejś naprawy. Przez relacje ze samym sobą, żeby wejść też do swojego serca i zobaczyć, które przestrzenie tego serca są nieoddane Panu, gdzie jestem zamknięty, gdzie muszę się nawrócić i pojednać z Bogiem w czasie spowiedzi, bo właśnie relacje z Panem Bogiem, czyli już konkretnie siadam, znaczy myślę sobie, jak powinna wyglądać relacja moja z Bogiem, co mogę zrobić, żeby być bliżej Jego, by się bardziej z Nim zjednoczyć, by żyć w większej komunii z Bogiem, by w moim życiu było więcej dobra. Co zrobić, by być świętym już teraz tutaj na ziemi? Tak, drodzy Państwo, drodzy słuchacze, na antenie Radia Rodzina została zaprezentowana tegoroczna zdrapka adwentowa 2022. To rzeczywiście niezwykły kalendarz adwentowy. Panie Macieju, ja chcę też powiedzieć, że każdego roku na antenie naszego radia o poranku zawsze z naszymi słuchaczami te kolejne pola zdrapujemy i też zachęcamy ich do tego, żeby te zadania wykonywali, ale wiele osób też zawsze dopytuje, gdzie taką zdrapkę można nabyć, gdzie ją można kupić, dlatego też chcielibyśmy poprosić o kilka informacji na ten temat. Razem z moją żoną i naszymi przyjaciółmi ze wspólnoty prowadzimy mały sklepik z dewocjonaliami. Nazywa się Pracownia Obłok, gdzie można znaleźć piękne rzeczy do też wystroju naszego wnętrza, które pomagają nam przeżywać duchowość. I właśnie tam dystrybuujemy całą zdrapkę adwentową. Tam są różne pakiety, w zależności od tego, jaką ilość, kto potrzebuje. Im więcej ktoś potrzebuje, tym też ma lepszą cenę. Więc na stronie Pracownia Obłok bez polskich znaków.pl. A jeżeli jeszcze ktoś doda łamane na zdrapka adwentowa, pisane ciągiem, to już w ogóle trafi bezpośrednio do miejsca, gdzie można te zdrapki pozyskać. Ja tylko zdradzę Państwu, że właśnie w tej pracowni możemy nabyć nie tylko zdrapkę adwentową, ale wiele innych pięknych rzeczy, które też mogą nam pomagać przeżywać naszą duchowość. Panie Macieju, bardzo dziękujemy za tą rozmowę. Jesteśmy u progu adwentu. Chciałbym też Pana poprosić właśnie o takie przesłanie, dobre przesłanie na czas adwentu dla naszych słuchaczy. Czego Pan wraz ze swoimi właśnie najbliższymi, ze swoją żoną, z tą drugą zaprzyjaźnioną rodziną, czego chcielibyście nam życzyć? My życzymy, żeby każdy potrafił znaleźć złoty środek w przygotowaniach do Bożego Narodzenia i w przeżywaniu tego, bo sami wiemy, jak dobre, przyjemne jest otaczanie się wspaniałymi rzeczami, obdarowywanie prezentami, że to wszystko jest potrzebne i dobre, czyli ładnie zastawiony stół, ozdobiony dom, tylko że po drugiej stronie jest też nasze wnętrze, żeby nie usiąść do wigilijnego stołu z pustym sercem. Więc ten złoty środek, żeby jednego nie zabrakło, a drugie też było, tego życzymy każdemu, kto teraz nas słucha. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za to piękne przesłanie. Zdrapka adwentowa 2022, która została zaprezentowana na antenie naszego radia, to temat naszej rozmowy z panem Maciejem Piechem, który jest pomysłodawcą i twórcą tej zdrapki. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę i również życzymy dobrego przeżycia czasu adwentu. Wielkie dzięki, pozdrawiam serdecznie.